Hej kochani, dziś mogę troszeczkę se plenić, bo mam założony aparat na zębach i jakoś dziś mi się gorzej mówi, ale mam nadzieję, że przeżyjecie. Muszę się przyzwyczaić. O aparacie oczywiście będzie osobny film, ale to dopiero za jakiś czas. Dobra, dziś będziemy rozmawiać o paletkach. Chciałabym Wam zrobić serię o wszystkich moich paletkach, które posiadam. Mam wszystkie paletki Urban Decay, jeżeli chodzi o Naked. I chciałabym zacząć od tej palety, ponieważ jest to pierwsza paleta. No i tutaj tylko nie chcę wzbudzić żadnych kontrowersji, ale moim zdaniem jest to pierwsza paleta Naked, taka nudziakowa. W ogóle stąd się chyba wzięła nazwa nudziakowa, nude i tak dalej. Pierwsza taka paleta, pierwsza firma, która wprowadziła paletę w takich właśnie kolorach i później inne firmy zaczęły to kopiować i też zaczęły wprowadzać takie palety w kolorach takich dziennych, beżowych. Wcześniej palety były raczej w takich kolorach mocniejszych. Wydaje mi się, że to jest właśnie pierwsza marka, która wprowadziła paletę taką typowo dzienną, nudziakową. Tak mi się wydaje. Ja niestety nie mogę znaleźć informacji, kiedy ta paleta powstała. I sprawdzałam na stronie polskiej Urban Decay i na zagranicznej i szukałam na YouTubie i pierwsze tutoriale na ten temat trafiłam 4-5 lat temu. I podejrzewam, że ta paleta ma właśnie około 5 lat, w sensie, że powstała około 5 lat temu, jak nie 6, wydaje mi się, że 5. I wydaje mi się, że od tamtego czasu ja tę paletę posiadam. Ja paletę moją pierwszą, ponieważ to już jest moja druga sztuka, ja zmieniłam, no bo jednak to jest moja paleta najstarsza, że tak powiem, w mojej kosmetyczce i stwierdziłam, że trzeba ją w końcu zmienić. Ja moją pierwszą paletę właśnie miałam od początku przez około 4 lata i powiem Wam, które cienie najbardziej zużyłam, powiem Wam, jak mi się używało i tak dalej. Markę odkryłam za granicą, kiedy po raz pierwszy wyjechałam do Stanów. Odkryłam markę Urban Decay, no i oczywiście na amerykańskim YouTubie, jak tylko się ta paleta pojawiła, zaczęły wszystkie amerykanki, vlogerki pokazywać tę paletę i wszystkie tutoriale i ja zapragnęłam ją mieć. I nie pamiętam, jaka była droga właśnie, skąd wzięła się moja pierwsza paleta, ale zapewne poprosiłam kogoś, żeby mi przywiózł, albo zamówiłam jakoś za granicę, jakoś tak to było. Pamiętam, że tak jak dziś, to był wtedy duży wydatek, ponieważ dziś paleta kosztuje 240 zł mniej więcej, około 50 dolarów w sklepie za granicą. Paleta ma welurowe opakowanie, takie dosyć misiowe. Tej struktury bardzo nie lubi szusz i dlatego ona ma dwójkę. O dwójce też Wam opowiem oczywiście w osobnym filmie. Ja lubię tę paletę i mimo właśnie tego, że jest taka mięciutka, to w miarę dobrze się trzyma i przez te kilka lat dobrze mi służyła, a tak jak mówię, ta już jest nowa. Paleta posiada lusterko, takie dosyć małe, później w kolejnych edycjach zostało już powiększone i w zestawie przychodzi też pędzelek, którego na początku bardzo nie lubiłam, nie mogłam się do niego przyzwyczaić, a później już go polubiłam. Jest to pędzelek z jednej strony płaski, z drugiej strony taki bardziej już rozczapiżony do blendowania. Natomiast brakuje mi tu faktycznie pędzelka do blendowania, takiego trochę większego. No ale nie będę narzekać, tutaj chodzi głównie o cienie. Kiedy otwieramy paletę, tu pojawia nam się napis i mamy 12 pięknych cieni. Jeżeli chodzi o cienie matowe, to mamy tutaj tylko dwa. Jest to cień Naked, który możemy kłaść na całą powiekę, żeby jakby wyrównać sobie kolor. I Bug, który jest ulubionym kolorem mojej siostry i ona na przykład zużyła ten cień w pierwszej kolejności. Te dwa kolory kładziemy właśnie na naszą powiekę, żeby wyrównać sobie kolor. Pozostałe cienie są połyskujące. Najpiękniejszymi cieniami w palecie są chyba te pierwsze dwa. Virgin i Sin. I to są takie przepiękne cienie rozświetlające, które świetnie nadadzą się do wewnętrznego kącika. I te cienie również dosyć szybko się zużywa. Niektórzy również kładą je na twarz jako rozświetlacz. Ja powiem Wam, że właśnie jeżeli chodzi o mnie, to najczęściej używałam właśnie tych dwóch cieni plus tych matowych. Bardzo ciekawym cieniem jest też Sidecar, który jest taki, jak to amerykanki mówią, chunky. On ma zupełnie inną strukturę, najbardziej z całej palety się sypie, ale ma bardzo ładne wykończenie i ja dziś go też użyłam w moim makijażu. Dalej mamy dwa złote cienie, mamy Half Baked i Smog i to są cienie, których używam do stworzenia takiego właśnie złotego, miedzianego makijażu, który ja najbardziej lubię na sobie. Uważam, że mi jest w takim makijażu dobrze. W ogóle osobom, które mają jasne oczy, jest dobrze w takim makijażu. Dalej mamy Dark Horse, który jest takim pięknym, nasyconym brązem, który świetnie pasuje w zewnętrzne kąciki, praktycznie też zawsze go używam. Kolejne dwa kolory, Toasted i Hustle, już wchodzą bardziej w fiolety i nie zawsze ich używam, ale czasami mam ochotę właśnie na taki fiolet, oberżynę i wtedy tworzę sobie makijaż właśnie z tych dwóch cieni. Kolejnym kolorem jest Creep i to jest czarny z takimi małymi drobinkami. Ja bym tutaj zrezygnowała z tych drobinek na miejscu twórców, ponieważ już po latach używania zauważyłam, że używam tego cienia bardzo mało właśnie przez to, że on jest taki trochę srebrny.
Natomiast najgorszym cieniem w palecie jest Gunmetal, który jest ostatni i jest to po prostu szary. Ja szarych cieni mało używam, zresztą opowiem Wam w przypadku palety Smoky, tej ostatniej najmniej właśnie używam tych szarych i no po prostu to nie są moje preferencje. Natomiast właśnie tak jak zużywałam tamtą paletę, szkoda, że już jej nie mam, bo się pozbyłam, ale jak używałam tamtej palety poprzedniej, to właśnie wiem, których używam najwięcej, których najmniej. Im dalej ku końcowi, tym ich używałam mniej, a tutaj tych z przodu używałam więcej. Okej, kochani, zapraszam Was teraz na szybki makijaż tą paletą. Zobaczycie, jak wygląda po prostu makijaż cieniami. Zaczynamy od jasnych cieni. W wewnętrzny kącik nakładam sobie cień Virgin, żeby rozświetlić spojrzenie. Następnie na całą powiekę nakładam Naked i Bug i rozblendowuję je tak, żeby nie było widać żadnych linii, żeby kolor ładnie się wtapiał. Później w zewnętrzny kącik nakładam Dark Horse, to jest przepiękny kolor, właśnie przyciemniający zewnętrzny kącik. Praktycznie przy każdym makijażu go używam. Następnie palcem nakładam odcień Sidecar i wklepuję go po prostu w ruchomą powiekę, żeby ładnie mi połyskiwał na środku powieki. Do linii rzęs używam bardzo małego pędzelka i koloru Creep, którym właśnie robię taką prawie niewidoczną linię, natomiast linia rzęs naprawdę jest zagęszczona. No i tak wyglądał mój makijaż, jak widzicie, bardzo szybki. I teraz kilka słów o tej palecie. Czy ona jest warta tych pieniędzy? Dla mnie tak. Dla mnie ta paleta przede wszystkim ma wartość sentymentalną, ponieważ jak mówiłam, jest to pierwsza tego typu paleta na rynku, gdzie właśnie inne firmy później zaczęły tworzyć palety w kolorach nudziakowych i dziennych. Po drugie, kolory są naprawdę piękne i moim zdaniem dosyć niepowtarzalne. Jak mówiłam, zrezygnowałabym tylko z ostatnich tutaj odcieni, tych fioletowo właśnie srebrnych, ponieważ ja ich najmniej używam, natomiast tych kolorów z przodu najczęściej używam. Ta paleta razem z trójką jest najczęściej używaną przeze mnie paletą. Wolę tę paletę niż dwójkę. Tak przynajmniej u mnie, ale ja wiem, że to zależy od preferencji, od wykończenia, od kolorów. Tutaj ci, którzy krytykują tę paletę, mówią, że cienie się sypią. I faktycznie to jest minus tej palety, że cienie te błyszczące potrafią się sypać. Szczególnie, tak jak Wam mówiłam, cień Sidecar. On się najbardziej chyba z całej palety sypie. Te pozostałe już trochę mniej. Oczywiście matowe najmniej, z drobinami, a jest ich dużo, dosyć się sypią. Trzeba za każdym razem pędzelek dobrze strzepać, żeby nam się nie osypało na twarz. I tutaj też słyszałam takie głosy, że cienie na powiekach się mieszają i to też jest prawda. Po kilku godzinach noszenia tych cieni nie widzicie jakby, no nie widzicie różnicy, czy gdzie nakładaliście jasne, gdzie ciemne, bo to wszystko się jakby razem później stapia. Dlatego do używania tej palety trzeba używać dobrej bazy. Ja tutaj użyłam do dzisiejszego makijażu tej z Urban Decay Eyeshadow Primer Potion w kolorze Eden i on sprawdza się świetnie, jest bardzo, bardzo, no na bardzo długo starcza. Czasami też używam Paint Potów z MAC-a, także zawsze trzeba użyć bazy do tych cieni. Plusem natomiast jest to, że ponieważ one się tak łatwo mieszają, łatwo ze sobą blendują, to każdy wykona z tej paletki makijaż. Nie jest to po prostu trudne, łatwo to wyblendować, jak nałożymy za dużo, to łatwo zetrzeć, łatwo te cienie ze sobą mieszać. Cienie są napigmentowane, nie można powiedzieć, że nie, cienie naprawdę mają dobrą pigmentację. Także moim zdaniem paleta jest warta swojej ceny i tak jak mówiłam, dla mnie ma wartość sentymentalną i ja zawsze będę jej używać. Jak mi się za 5 lat skończy ta, to pewnie kupię sobie kolejną, bo tak bardzo się do niej przyzwyczaiłam. Natomiast w kolejnych odcinkach opowiem Wam o pozostałych paletach Urban Decay i pokażę, jak wyglądają kolory. Później będzie dwójka, trójka, no i przerobimy sobie wszystkie palety po kolei. Chcę przerobić wszystkie palety, które ja posiadam. Napiszcie mi koniecznie, czy Wy macie tę paletę, czy skusiliście się, czy jednak nie, czy stwierdziliście, że ta paleta nie jest warta swojej ceny i macie jakieś tańsze zamienniki. Jestem bardzo ciekawa, co macie do powiedzenia. Wiem, że to tak trochę odgrzebuje ten temat, bo ta paleta nie jest nowością, natomiast właśnie chciałabym podsumować każdą z tych palet i opowiedzieć, co o nich sądzę. Aha, jeszcze ta paleta ma tutaj taki magnes, dzięki czemu nam się nie otwiera. Powstało bardzo dużo podróbek tej palety, nawet nazwa jest kopiowana. To wskazuje wszystko na to, że właśnie ta paleta była jedną z pierwszych takich palet na świecie. Mam nadzieję, że ta recenzja, ciężko mi wymówić słowo recenzja, Wam się podobała, że ten film Wam się podobał. Mam nadzieję, że te filmy Wam trochę pomogą w wyborze, jeżeli się czaicie na którąś z tych palet. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!